Pałacyk Michlarzy dnia wola, bronią ich chłopcy od parasola. Choć na tygrysy mają wisy, to warszawiaki fajne chłopaki są. Czuwaj gadowy, tęże słuch, lecz i młody duch. Jesteśmy na pikniku zorganizowanym przez fundację. W tym roku udało się ten piknik zrobić większy dzięki wsparciu sponsorów. Głównym sponsorem jest tu spółka Energa S.A. Dzięki jej dużemu zaangażowaniu udało się ten piknik w stosunku do zeszłegorocznego powiększyć ponad dwukrotnie. Mamy więcej stoisk, więcej gadżetów. Chcemy, aby ten piknik jednoczył ludzi, jednoczył wokół wspólnej historii, jaką było Powstanie Warszawskie. Bez względu na oceny polityczne, jak ludzie mają prawo mieć, jak każdy człowiek, to nikt nie odbiera uczestnikom powstania, zarówno żołnierzom, jak i ludności cywilnej, wielkiego bohaterstwa i my chcemy to upamiętnić. Wokół tych wartości chcemy się jednoczyć. Udało nam się też zaprosić tutaj udział i Wojsko Polskie, które kontynuuje tradycje niepodległościowe, patriotyczne, tak aby pamięć o powstańcach była wśród głównie młodzieży, dla której jest to kierowane, ale nie tylko, jest też dla całych rodzin. To już jest drugi taki piknik, tak duże wydarzenie. Mamy nadzieję, że to już będzie cykliczne wydarzenie w kalendarzu ważnych wydarzeń w Warszawie. Chcielibyśmy, żeby to było po prostu takie wydarzenie, na którym każdy warszawiak będzie chciał być obecny. Ale to nie jest tak, że my na tym pikniku poprzestajemy. Wkrótce w tym budynku tutaj Rybaki 35 zostanie otwarte Muzeum PWPW. Rozpoczynamy pracę nad remontem schronu prezydenta Mościckiego, który znajduje się na terenie PWPW. Myślę, że pod koniec przyszłego roku zaprosimy na otwarcie czegoś, co nazywamy showroomem. To będzie takie miejsce, gdzie będziemy pokazywać warszawiakom, ale nie tylko warszawiakom, wszystkim Polakom i gościom z zagranicy również najnowocześniejsze technologie, jakimi Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych się posługuje. Chcemy po prostu, żeby Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych stała się takim miejscem, że jak się przyjeżdża do Warszawy, to trzeba tutaj być. To jest spotkanie ludzi, rodzin. My tutaj śpiewamy powstańcze piosenki i one są różne, i radosne, i poważniejsze. Natomiast dają taki nowy wymiar międzypokoleniowy, tak jak nasza nazwa Fundacja Sztafeta może się kojarzyć i bardzo dobrze ze sztafetą pokoleń. Na nasze koncerty przychodzą młodzi ludzie, przychodzą rodziny z dziećmi, przychodzą starsi, także weterani powstania i odnajdują te swoje piosenki w naszych nowych aranżacjach, ale znajomo. I piknik to jest powstanie. Jak inaczej nazwać taką formę? To jest odwaga organizatorów, że zrobili to w ten sposób, ale chylę czoła. Szapoba, jak mówi nazwa naszego teatru. Bardzo dobra, świetna inicjatywa. Mam nadzieję, że będzie się rozwijać, bo już w tym roku dużo bardziej rozwinięta oferta do wszystkich niż w zeszłym, czyli tendencja na plus. Bardzo dobry pomysł. Pragnę podziękować za Państwa pośrednictwem za tak liczny udział warszawiaków w pikniku organizowanym przez Fundację Redutę PWPW i podziękować wszystkim wolontariuszom, bez których ta organizacja nie byłaby możliwa. Przypomnę, że w ubiegłym roku, w sierpniu, odbył się tutaj nie tylko piknik, ale także największa od 10 lat w Warszawie rekonstrukcja wydarzeń związanych z odbiciem i obroną Reduty 1944 roku. No i pokaz animacji multimedialnej w technologii mappingu 3D tutaj na budynku Rybaki, wzdłuż ulicy Samogórzki. Miałem szczęście, podwójne szczęście, uczestniczyć w obronie gmachu PWPW, a podwójne dlatego, że również przeżyć tą obronę PWPW. No do dzisiejszego dnia niestety jestem jednym z bardzo nielicznych, bo o ile w szczytowym okresie, kulminacyjnym okresie boju załoga wytwórni PWPW liczyła około 600 ludzi, to z tych 600 ludzi jest w tej chwili nad 700. A z kolei z tej grupy mojej PWP-17, która była składową częścią tej załogi, to nas, o ile w powstaniu nas było tak 120 parę do 130 osób, to żyje nas dwoje, koleżanka i ja. Także jestem jedynym mężczyzną z grupy PWP-17.
Jako ojciec siódemki dzieci mam wręcz obowiązek, żeby moim dzieciom oprócz wiary przekazać jeszcze pewną tożsamość, kim są, skąd pochodzą. Tak jak my śpiewamy w Lux Torpedzie w utworze Jak Husaria, pamiętam i nigdy nie zapomnę, skąd pochodzę i jaką mam historię. Dotyczy to historii naszej rodziny, ale dotyczy to też historii naszego kraju. I oczywiście my pochodzimy z Poznania, więc nasze Powstanie Wielkopolskie rozpoczęło wyzwolenie naszego narodu. Natomiast wiele razy spotykam się z tym, że dzieci pytają, ale po co było Powstanie Warszawskie? I wtedy jest piękny temat do rozmowy. Możemy mówić o tym, że to nie było przegrane powstanie. I nie chcę tu uprawiać żadnej poezji, tylko że człowiek współczesny potrzebuje świadków, którzy by pokazali, jaki jest sens życia. I nie ma większego sensu życia, jak to, że ktoś oddaje życie za drugich ludzi. To powstanie w sumie było bardzo potrzebne, żebyśmy my mogli dzisiaj patrzeć na tych bohaterów, którzy wielu z nich w bezimiennych grobach leży, i mieć nadzieję i mieć siły do takich zrywów wyzwoleńczych na co dzień, żeby uczyć się na co dzień oddawać życie dla żony, dla dzieci, dla teściowej. I to jest nauka umierania. Jeśli umrę, zanim umrę, to nie umrę, kiedy umrę. I ci ludzie, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, oni pokazali, że ważne, że człowiek pokazuje, że się nie podda, a nie to, że wygra. Bo wiele razy jesteśmy chyba popsuci trochę, pokolenie popsute, które musi osiągać sukces w każdym wymiarze i wtedy jest szczęście. A tu się okazuje, że oni nam pokazali, że można, że pewna droga do zwycięstwa jest ważna. Zmaganie, codzienne zmaganie, aż do oddania własnego życia za bliskich, za rodzinę, za kraj. Najbardziej się cieszę, że dożyłem, to na pewno. A poza tym cieszę się z zainteresowania następnych pokoleń tym, co my, te tak zwane stare dziadki, kiedyś usiłowaliśmy tutaj zdziałać. Także jest jakaś ogromna satysfakcja. Poza tym muszę tutaj podkreślić rolę wytwórni PWPW, która mogłaby być, może być wzorcową instytucją dla wielu innych, jeśli chodzi o stosunek do własnej historii, do pamięci o wydarzeniach dawnych. To zresztą nie tylko to się sprowadza do powstania. Wytwórnia na przykład bardzo pamięta o Józefie Ignacy Paderewskim, przecież światowej sławie kompozytorze, który jako premier wówczas powołał do życia wytwórnię. Także to wszystko jest historia tego gmachu i ta załoga i to kierownictwo dokładają wszelkich starań, żeby ta pamięć nie zaginęła. Także ja się czuję zaprzyjaźniony z tą instytucją, zresztą z bardzo wielu względów. Dostają baty. PWPW się wpisuje w obchody Niepodległa, które organizowane są w latach 2017-2021 i w sposób czynny będzie nie tylko uczestniczyła w przyszłorocznych uroczystościach związanych z stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także w kolejnych latach związanych ze stuleciem wytwórni jako takiej, to co będzie miało miejsce w roku 2019, jak i w kolejnych związanych z tą akcją. Jak stary, jak stary, jak stary.